Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. W ramach uzupełnienia statystyki matematycznej umieszczam film dotyczący rozkładu Poissona. Rozkład Poissona powiedzmy jest tak zwanym rozkładem rzadkich zdarzeń i widać to od razu po samej treści zadania, że będziemy mieć do czynienia z rozkładem Poissona. Bo w pewnej firmie wykonuje się, około miliona operacji księgowania. Wiadomo, że frakcja księgowań niepoprawnych wynosi 0,2%, czyli prawdopodobieństwo niepoprawnego zaksięgowania to 0,002, czyli bardzo niskie. W trakcie kontroli przedsiębiorstwa losuje się w celu dokładnego sprawdzenia 1500 pozycji księgowania i losowanie ma być robione ze zwracaniem, czyli po prostu dana faktura z powrotem wraca do puli losowej i mamy określić, jaka jest wartość oczekiwana liczby niepoprawnych księgowań i jakie jest odchylenie standardowe. Czyli inaczej mówiąc prościej, jakie są szanse, że przy 1500 pozycji księgowania, które będą sprawdzane i przy szansach na popełnienie błędu na poziomie 0,2%, jaka jest przeciętna liczba tych niepoprawnych księgowań, jakie jest przeciętne od niego odchylenie standardowe. Na początek musimy sobie powiedzieć, że jest to tak zwany rozkład Poissona, który charakteryzuje się jednym parametrem zwanym lambdą. Jest to zwykły iloczyn n razy p. N, czyli liczba tych naszych prób, czyli u nas liczby sprawdzeń pozycji księgowania i P, prawdopodobieństwa, że w pojedynczym losowaniu wyjdzie nam sukces, czyli po prostu szanse niepoprawnego zaksięgowania. Jest to tak zwany szczególny przypadek, mówi się, rozkładu dwumianowego, dlatego, bo to jest rozkład rzadkich zdarzeń, czyli na przykład dotyczy awarii jakiejś maszyny albo zajścia wypadku na przykład lotniczego, gdzie te szanse są niewielkie. I wtedy, żeby rozróżnić, czy to mamy liczyć rozkładem dwumianowym, czyli Bernoulliego, czy rozkładem Poissona, musimy zauważyć, że liczba tych naszych powtórzeń musi być w miarę wysoka powyżej 0, powyżej 20, a szanse na zajście zdarzenia to jest 0,2 poniżej. Czyli wtedy możemy zamiast rozkładu dwumianowego korzystać z rozkładu Poissona. Jeżeli sobie podpiszemy, że w tym wzorze, który pozwala nam na wyznaczenie zwykłego punktowego prawdopodobieństwa w rozkładzie Poissona, powiemy sobie, że x to jest właśnie jakaś zmienna losowa, która ma przyjąć kilkukrotność pewnego zdarzenia, że na przykład 5 znajdziemy faktur o błędnym zaksięgowaniu, czyli k równa się 1, 2, 3 aż do 1500, to jest dowolna liczba. Wiemy, że n jako liczba powtórzeń losowania mamy 1500, a szansa na to, że będziemy mieć źle zaksięgowaną fakturkę, będzie to 0,2%, czyli bardzo niskie prawdopodobieństwo. Jednak jeżeli w tym filmie mam Wam pokazać, jak się szuka wartość oczekiwaną tej niepoprawnej liczby księgowań i odchylenie standardowe, musimy w tym momencie stosować się do wzorów na parametry dokładnie rozkładu Poissona. I w rozkładzie Poissona wartość oczekiwana to jest po prostu wartość tego parametru lambda. Parametr lambda, wcześniej zaznaczony, wynosi n razy p. Więc jeżeli przemnożymy to prawdopodobieństwo razy n, otrzymamy 3. Możemy to wtedy zinterpretować, że w przypadku przeszukania, przeszparania 1500 takich faktur, księgowań, możemy znaleźć przeciętnie około 3 błędne księgowania. Jeśli zaś chodzi o, powiedzmy, odchylenie standardowe od tej liczby, to możemy powiedzieć, że to jest, co do zasady, według wzoru, po prostu pierwiastek z lambda. Czyli matematycznie jest to pierwiastek z trójki, która przed chwilą była policzona. Wychodzi 1,732 i możemy powiedzieć,
że taka liczba niepoprawnych księgowań, czyli zwykłe, jakby interpretacja zwykłe, średnie, zwykłego odchylenia standardowego, czyli że liczba niepoprawnych księgowań różniła się od średniej liczby tych niepoprawnych księgowań, czyli błędnych, przeciętnie o tyle a tyle księgowań. To, co tutaj policzyliśmy, były to dwa podstawowe parametry rozkładu Poissona. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie swoich zadań, mogę podać maila, tu jest podany, zadania@projekty.wp.pl. Gdy macie jakieś pytania do filmów, możecie zadawać je bezpośrednio w komentarzach. Możecie też te filmy zwyczajnie komentować, filmy subskrybować, udostępniać playlisty znajomym. I pamiętajcie, że te filmy, które ja nagrywam, są przygotowane dla Was. Tu wszystko jest za darmo. Te filmy stanowią, powiedzmy, taki zbiór mojej wiedzy, którą mogę swobodnie udostępnić. Każdy student kończący studia ekonomiczne w sumie powinien mieć taką wiedzę jak ja. Wiadomo, kwestia jakby tego, jak ta wiedza była przekazywana przez wykładowców, no i jak mamy w sumie chłonny umysł na elementy ścisłe. Więc jeżeli potrzebujecie, kontaktujcie się ze mną, możecie przeglądać wszystko, co ja potrafię na zadania@projekty.pl. Wszystko jest tutaj dla Was. Zapraszam do dalszej nauki i pamiętajcie, że im więcej rozwiążecie sami zadań, tym większe macie szanse na zaliczenie czy to kolokwium, czy egzaminu.